Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek Scooby-Doo Nawiedzone Bagno. O Jezu, oczywiście znowu mi się zdarzyła wielka przerwa. Ale to taka norma, że już naprawdę nie ma co się dziwić. Au, no czy mogłabyś nie umierać mi tu tak łatwo? O, aha, tamte, dobra, to tamte baby mnie z góry leją. Wiecie co, mało mnie to obchodzi. O Jezu, ale ja zaraz skinę. Jezu, jakie to bomby są silne! W takim razie uciekamy zaraz od razu do tego kolesia. Ja naprawdę nie pamiętam ich imion. Cmentarz jest tam dalej. Tylko uważajcie na Elstrafiaci. Dobra. To nie podoba mi się system tu zapisu. Już chyba to kiedyś wspominałam. Bo jakby za każdym razem muszę wracać. Znaczy zaczyna się za każdym razem na początku, czyli tam w tym naszym domku na bagnach. I potem trzeba tutaj wracać i podejrzewam, że byliśmy Velmą i Daphne. W ogóle jakaś krwiożercza piniata jeszcze pluje cukierkami. Świetne to jest. Nie, ale naprawdę... tutaj... sposób, w jaki stworzyli mi tutaj tych przeciwników jest naprawdę... Czy no świetne, świetna jest kreacja tych przeciwników. Boją się. No spoko. Tak się boją, że rzucają w nas jakimiś... Czy uderzenie w ziemi w ogóle coś im daje? Nie bardzo. One się trzęsą! Aha, rozumiem, jak my jesteśmy blisko, czyli że jesteśmy obok, to one się trzęsą. Ale... nie plują. W ogóle super, bo one wybuchły jak... okazało się, że on wybucha, kiedy go rozwalimy i dlatego zginęłam pierwszy raz. Jak widzieliście, oczywiście nic się nie stało, że zginęłam. To jest norma w tej grze i właściwie mnie bardzo cieszy. Czym się łapało te enterem, co? No tak, dobra, spójrzmy to. Idziemy wskoczyć, bo tam na górze widziałam na pewno emblemat. Jest. A czemu ty nie skaczesz, Fred? Jezu. Człowieku! Mógłbyś mi skoczyć? Dobra, wiecie co? Przesunę to chyba jeszcze bardziej, bo przesunęłam to chyba za mało. Teraz. Teraz powinno być spoko. Nie mam pojęcia, gdzie jest Velma. Gdzieś mi tam zniknęła. Ale my potrzebujemy też Daphne. O, pojawiła się. Bo oni oszukują jak zwykle. Poczekaj na mnie, Nie wiem, super mądrze to było zrobione. Znaczy, według niej. Spadła po prostu na dół i tyle. Spoko. Czy coś jeszcze? Poproszę mi na chwilę Velmę. Dlatego, że mi się wydaje, że najlogiczniejszą rzeczą jest nawalać te piniaty z daleka. O, bo zobaczcie. O, on wybuchł. Tak, on wybuchł w momencie, w którym ja go zabiłam. A ponieważ wybuchł, no to rani. Więc dlatego najlepiej będzie go dystansowymi zdejmować. Co my tu mamy? Jakaś kopara. Dobra. Niebieski, czerwony, czerwony, czerwony. Niebieski, czerwony, czerwony, czerwony. Spoko. Aha, aha, bo my tędy nie możemy, musimy wejść po tej... nie mam pojęcia, co to jest. Mogłabyś tam zostać w sumie, Velma. Czas jest ograniczony, dlatego... Czerwony, zielony, czerwony, czerwony. Dobra. Czerwony, zielony, czerwony, czerwony. Szybko! No kurczę. Dobra, udało mi się. Na czas. Daphne się tam nawet nie starała. Po prostu się pojawiła koło mnie. Ale spoko. Jakiegoś strachaczy jeszcze póki co nie było. Nie zaraz się pojawią. Jak nie wyjdziemy? Musimy tam wejść, Daphne. Chciałam tylko zobaczyć, co jest po tej stronie. Jakieś zamknięte drzwi i jakieś... Spróbujmy porozmawiać z tym facetem. Jakiś koleś. A ja właśnie spadłam w przepaść, tak po prostu sobie. Do urozmaicenia. Hello! Czy my się już spotkaliśmy? Raczej nie, tak? Hej wy! Co wy tu robicie? To teren dla głos mu w ogóle nie pasuje. Czyli dla mnie i mojego brata. Czołem? Chcecie się dostać na nowy cmentarz, tak?
Mój nieco mniej inteligentny brat ma drugi klucz do bramy, ale dał się złapać temu zwariowanemu szeryfowi. Pomóżcie mi go uwolnić z więzienia, a wtedy... O, ty jesteś bratem tego z więzienia. Pewnie. Dobrze. Walnąłem w rurę i cały tunel jest zalany. Przynieście mi rączkę od zaworu ze starego cmentarza. Traficie do niego idąc tą ścieżką. Pośpieszcie się. Pójdźmy dalej w stronę cmentarza. To może być robota dla Kudłatego i Skubiego. Dlaczego dla Kudłatego i Skubiego? Co za różnica? Kto to będzie robił? Nie możemy my? Aha, to jest zalane, spoko, czyli musimy iść dalej. Do starego cmentarza. Aha, dobra, bo tylko oni mogą się przedostać przez bramę. To nie mogą się przez tamtą bramę też przedostać oni? Niech to będzie Skudłaty. Który... A Skubi się automatycznie w ogóle w Skubi. Dobra, Skubi, pełne Skubi. Wow. Oczywiście pojawili się strachaczi, bo w sumie gdzie indziej miałyby być kościotrupy, jak nie na cmentarzu. W ogóle nie wiem czemu, ale nagle skojarzyło mi się z Legacy of Kain. Tak, wiem, pewnie wam to by w życiu się nie skojarzyło. Ale grałam w to już tak dawno, jak sobie teraz tak pomyślę. Ile też będą ze 3 lata? Tak myślę. 3 albo 4 nawet. Jezu, już mam tak długo kanał. W każdym bądź razie, tak jakoś mi się skojarzył ten klimat. Ale pewnie jestem jedyną osobą, której się Scooby-Doo z Legacy of Kain kojarzy. No naprawdę. Jakoś muszę tam wskoczyć. Którędy? Tędy się da? Dobra. O, tu jest piniata. Może... Ciekawe, czy jestem w stanie... O, jestem w stanie do niej trafić stąd. To dobrze by było tak zrobić, że ją teraz rozwalę. Cukrowa gorączka! A potem... O, tu w ogóle można pogadać z grobem, spoko. Gdzieś tam jest... tak, babka chyba, ale to zaraz tam nie idę. O, cześć. Chodź tu, chodź tu! Ej, dobrze mi się nawet dzisiaj Kudłatym gra, a to jest rzadkość. Kudłatym mi się zwykle nie gra zbyt dobrze. Czy ja mogę coś z tą bramą zrobić? Nie bardzo. Sama się weź za rękę! Gdzie? No nie widzę jej! Chodź tu, babu! O, tu jest. Zanim zacznę strzelać tym bukietem, musimy do niej nawalić. Sprawdźmy, o co chodzi z tym grobem. Hello. A, tak myślałam, wiecie, że to taki jest jakiś tajny przełącznik do tej bramy. Tak nawet wygląda. Kurczę, przerażające to miejsce. Dziś, że ja nie gram w horrory, jak ja się boję w grze dla dzieci. Co my tu mamy? Niezbyt to ładne. Sprzęt kowboja, super. A może strój? Prawdę mówiąc, przeczytałam sprzęt, ale podejrzewam, że jest to strój. Ja nawet nie mam pojęcia, dlaczego przeczytałam sprzęt. Może pójdziemy tędy. Tutaj na pewno zaraz będą strachaczy. Wiecie co? Przydałoby mi się mieć pod innym klawiszem atak. Tak teraz myślę o tym. Bo wiecie co? To jest tak niewygodne używać tego CTRL-a do strzelania. Ze względu na to, że on jest jakoś tak daleko i ja mam tak śmieszne palce ujęte przez to. A tym duchom nie można było zdjęć robić, a tam już wcześniej był, a ja tak nie pomyślałam o tym, tylko czym się zdjęcia robiło. Nerwowe sprawdzanie wszystkich klawiszy. Nie, tym to się przełączało, czy tu są jakaś konfiguracje, czy... Nie chcę, cofnij. Niedobrze, bo ja nie pamiętam. Okazuje się, że to brat Estebana. Aha, on miał Esteban na imię. Absolut nie, no to bez sensu by było. Ja, wiecie, sprawdzam teraz wszystkie klawisze, żeby zobaczyć, bo to na pewno trzeba było im zdjęcia robić, tylko że... Ja naprawdę nie pamiętam. W ogóle co to jest? A, mogę go przebrać. Ojej, no z klauna. Tam był.
Mogą cofnąć, aha. Nie, no dobra, zostawię go normalnego. Ej, ta kanapka może mieć na głowie. Dobra, ubierzemy mu, wiecie co, strój kowboja. Czy mam jakieś kowbojskie buty do tego? Nie bardzo. No tak, teraz godzinę będę go ubierać. To niech to ma, to dziwnie wygląda, więc to nie ma znaczenia. A ręce jeszcze mogę zmienić. Nie, dobra, zostawmy go w ten sposób. Jej, a to czekajcie, to Skubiego też można przebrać? No nie, no ja mu dyni nie chcę zakładać. No pandę! To jest takie niedorzeczne. Mogę kupować za Skubi chrupki te rzeczy, ale nic ciekawego nie ma. Może niech będzie miał to, cokolwiek to jest, to chyba też jest jakiś taki kowbojski strój. Łapki są dziwne, nie podobają mi się. A nóżki? Nóżki pewnie też mi się nie będą podobały. Bo oczywiście są dziwne. Dobra. Ale koszulkę może mieć. No nie pamiętam, no za nic nie pamiętam. Jaki to był guzik? Do tego aparatu. O, cicho! Jeden? Jej! Będę pamiętać na przyszłość. Wybaczcie, że tyle czasu szukałam tego guzika, ale naprawdę nie wiedziałam, gdzie on jest. No. Hej, Skup! To wygląda jak rączka od zawornie. Nie! Tak myślę. No co ty? Ale nie mamy całego dnia! Znajdźcie rączkę i rzućcie ją do mnie! Aha, czyli co, ja nie mogę spaść czy coś? Pewno to nie będzie takie proste, skoro okażę ją... No dobra, w takim razie musimy sobie ominąć tych strachaczy. Skocz! Tutaj. I tutaj. Dobra, tu muszę rzucić. Tylko jak? Spoko. Wreszcie, broda prawie mi odrosła od tego czekania. Weźcie klucz i sami znajdźcie. Dzięki! No dobrze, może ten pyszny zapach wie, jak stąd wyjść. Ale to znaczy, że te drzwi to nie jest klucz do tych drzwi? Więc to bez sensu jest takie na siłę. Tam jest jakiś zamek, więc na pewno tutaj jest wyjście. Sorry, kolesie. Okej, to jeszcze ich załatwimy w takim razie. Zawsze Skubi chrupki, zawsze maski. Muszę mieć 150, a mam 117. Więc w sumie się przydadzą. Już? Wszyscy? Spoko. W takim razie idziemy. Do środka. Sprawdź chatę Laili. Jedyna rzecz, która wytwarza więcej echa, to mój brzuch. Tak. Echo, echo. Wiecie co? To jest komnata tajemnic. No i jeszcze pająki. No kurczę, jak to komuś się nie kojarzy z Harry Potterem, to ja nie wiem. No ale... jest aż za podobne, naprawdę, no. Ej, a może tak... Skubie, co ty robisz? Czy ty walczysz? No mniej więcej tam, powiedzmy. No. Kurczę, te pająki nie przestają wylatywać. Ja nie wiem, czy one przestaną w ogóle, czy one sobie będą tak, wiecie, bez... O, dobra, fragment... Fragment puzli, kawałek puzli. To wygląda jak element wskazówki. Zbierz wszystkie elementy i zobacz, co oznaczają. Spoko. Znalazłem kawałek! Mogę w nich rzucić słoikiem. A nie, nie mogę. Dobra, dobrze, że oni skupili na Skubim. Nie wiem, czy one wychodzą jeszcze, nie wiem nawet. Nie mam pojęcia. Chyba już nie. Chociaż widzę, że tu mi się coś pełza. A raczej tam się zbliża wolno. Spoko, kolejna kawałek później. Gdzieś tu chyba z przodu będzie, co? Okej. Znalazłem kawałek. Uporządkujcie skrawki, spoko. Ojen.
To chyba jest tutaj rzeczywiście. Jak się obraca? To będzie tutaj. Cieszę się tylko z tego, że to nie jest taka układanka. Kojarzycie takie układanki, w których trzeba. Jest jeden element jakby wolny i trzeba przesuwać elementy, znaczy, Jezu, nie, ja się skupiam na tej skry. Chodzi mi o to, że są takie układanki, w których jest jeden element, jednego elementu jakby brakuje i trzeba ten element Jezu! Czekajcie, są układanki, w których są jakby kilka jest kwadratów, brakuje jednego elementu i można te kolejne kwadraty przesuwać w miejsce tego brakującego elementu i trzeba tak ułożyć obrazek. Jezu, ja mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale każdy w razie dojść do konkluzji. Chodzi mi o to, że ja nienawidzę tych rzeczy. Ja wiem, to tyle czasu wysławiania się, żeby stwierdzić, że czegoś po prostu nie lubię i tyle. Ale trudno. Więc cieszę się, że to nie jest taka zagadka, bo mi zawsze zajmują po prostu zabawną, więc wieręcz ilość czasu. To jest jeden z powodów, dla których niektórych przygodówek nie lubię. Czy to jest jakaś papryczka chili, czy co? Z drugiej strony to ma nawet sens, że to jest papryczka chili, wiecie, bo na dole jest taki ludek, który zionie ogniem. Więc w sumie... Oczywiście. Trójzębne chili el mucho. Tak ostre, że trzeba trzech języków, żeby sobie z nim poradzić. Najrzadsze chili na świecie. Trójzębne chili. W dawnym mieszkaniu rodziny Lili znaleźliście pradawny przepis z trójzębnym chili. Lila ich potrzebuje, by zrobić zupę. Wiecie je na szczycie cmentarza w mauzoleum. Jeśli nadal tam jest... Dobra, Scooby! Słyszałeś? Spadamy stąd! Scooby-Doo! No spoko. Coś tu jest, literka. Kawałek Scoobiego! Kawałek Scoobiego. Ku Scooby, tam w ogóle pół do wody, tam wiecie. Się niczym nie przejmuje. W ogóle co to znaczy, że potrzeba trzech języków, żeby zjeść jej? To jest takie bez sensu. Mógłbym się tego chwycić. Tak, możesz się tego chwycić. Ło, pajączki! Wow, tu też są pajączki. Cześć, pajączki. Pajączki nie zostawiają masek, co w sumie ma tak, nie patrzeć, logiczny sens. Ale w takim razie, tak wiecie, smutno się je zabija, bo nic z nich nie wylatuje. Pajączki już mi się niezbyt dobrze kudłatym zabija. Już by mi się lepiej pewnie Scooby nie zabijało. Chociaż ja tam jestem w ogóle... W tej grze lubię dystans, czy takich, co bezpośrednio właśnie biją. Ale generalnie w grach, w różnych grach, to wolę dystansowców. Znaczy takie postacie, które biją właśnie z jakiegoś dystansu. Nie lubię starć bezpośrednich. Co wiąże się w ogóle z moim uwielbieniem do magów, tak? Ale... już prędzej bym wzięła jakiegoś łucznika niż wojownika, aczkolwiek... Aczkolwiek najbardziej lubię magów. Czego... Nie, lubi mi wypominać koleżanka, która twierdzi, że magowie są słabi. Ale to już inna sprawa. Zresztą w ogóle czemu ja gadam o magach, kiedy gram w Scoobiego? Tak trochę jakby magów tu nie ma. Nie ma opcji, stary. Hello! Nie w nogi, musimy z nim walczyć! Wow, to taka ucieczka. Spoko. Ale tam było chili. Którym ja jestem? Kudłaczym czy Scooby? Scooby! Dobra, zabiło mnie. Znaczy wiem, czemu mnie zabiło, bo byłam pewna, że jestem kudłatym, a nie Scoobim. A skoro jestem Scoobim, no to oznacza to tyle, że jestem Scoobim. No, i tyle. W ogóle jakieś ręki se wystają co jakiś czas z ziemi. No wow, kurczę, kudłaty, żeś żarty wymyślasz w
takiej sytuacji. W ogóle się zastanawiam, kto żart mi pisał do tej gry. Wiesz, to raczej to nie ty planujesz, tylko on planuje, żeby został. Tym obiadem. Koniec? Punkt kontrolny. Spoko. Zawsze miło jakiegoś checkpointa mieć. Wow, widzieliście ten taki samochód na tle? Tak, ja w ogóle gapię się na samochód w tle. Zamiast... super, to myślałam, że będzie samochód dla nas, a nie dla niego, ale spoko. No chyba jedzie na tym wolniej niż bieg. Więc w sumie... surfujemy, oczywiście, że surfujemy. Ło, kamienie, dobra. Emblemat, jej, zdobyłam. Udało mi się. Czułam, że gdzieś będzie. Ło, to jest jakieś takie ogniste kolesie tam są. O, literka, nie złapałam, no. To mi smutno. Niestety. Nie wiem, no jakki co nam idzie w miarę sprawnie, więc nie jest tak, że o mały włos czy coś. Ja bym powiedziała, że całkiem... Wow! Widzę cię! Fajna muza w tle w ogóle. Muza w tym jest w ogóle fajna. Wow, ja chciałam tam biec, a coś mi to było. Ej, a kukaracza tu jest! Dopiero teraz się skapnęłam. Nie wiem, czy wcześniej to też była kukaracza. Tylko po prostu mi się skojarzyło dopiero sam koniec. Kureczki! Hej, patrzcie! Chcesz zostać moim zastępcą? Łahaha! Taki żart. Znaczy, przepraszam. Wow! Wow! No żeście mi teraz powiedzieli, co? Dobra, mamy obrączkę... odznakę szeryfa. Szeryf nie rozstaje się ze swoją odznaką, więc czemu tu jest? Upuścił ją El Strahachi. O, gościu! Moja własna odznaka szeryfa! O! Hello? Dobra, w każdym bądź razie nie są straszni, tylko muszę ich rozwalić. Kurę! Chodźmy. Ojej! Powinniśmy pomóc Emilio! Wracajmy! Spoko. Który to był Emilio? Nieważne. Czy Emilio to ten tam z tego cmentarza? Raczej nie, raczej ten tutaj, kurczę, no... Tutaj. Emilio będzie czekał przy swojej chatce, może potrzebować pomocy. Pójdźcie do niego. To Emilio to jest ten z cmentarza, no. Znaczy nieprecyzyjnie, bo zaraz to wybuchnie. Zabije mi kudłatego. Ale spoko. W takim razie lecimy dalej. Nie wiem, po co ja zbieram w ogóle te szlupki. Jak i tak ich nie wydaje na stroje. Nie wiadomo, czy się kiedyś nie przydadzą. Czy raczej nie, ale dobra. Znowu te są, no oczywiście, bo oni się odnawiają. Trzeba ich oczywiście z daleka. Rozwaliło się. Au, ale to było okrutne. To mi przypomniało. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka gra. Nazywa się Viva Piñata i ona pierwotnie była na Xboxa. Potem była też wersja PC. To notabene była strasznie fajna. Znaczy, to była gra, której nigdy tam już potem pod koniec nie szła. Znaczy, polegała na tym, że był ogród, który się rozwijało i zależnie od tego, jakie się elementy w tym ogrodzie miało, różne piniaty przychodziły i to też były takie zależności, na przykład jedne piniaty żywiły się innymi, one miały takie śmieszne w ogóle godowe różne zachowania, w ogóle to było fajne, tylko że
jak teraz, jakiś czas temu chciałam grać, to niestety potrzeba konta na Windows Game chyba. Ja dobrze tego nie wiem, jak to się to nazywa, Windows Game Live czy coś takiego, a to mi się po prostu nie chce zainstalować, więc koniec końców mogę w to grać tylko i wyłącznie bez zapisywania. A to jest trochę bez sensu, bo to jest właśnie taka gra, którą raczej na takie dłuższe chwile się poświęca, znaczy po prostu na dłuższy kawałek, że przy jednym posiedzeniu to można sobie trochę pograć, ale to trochę bez sensu zawsze każdym razem wszystko robić od nowa. Ale w każdym razie, jeżeli kiedyś graliście, to może kojarzycie, bo właśnie była całkiem fajna. I tak mi się z piniatami skojarzyło. W ogóle dzisiaj mi się wszystko w ogóle kojarzy gdzieś tam w koło. Przekręćcie tę rączkę. Mój brat się zestarzeje. A mogę z tobą pogadać? Mój leniwy brat musi wrócić do roboty. Przekręćcie tę rączkę. No spoko. W takim razie mamy Freda.